Cześć kochani, tutaj Piotrek. Dzisiaj specjalnie dla Was podwójny unboxing, ale nie będzie to odpudełkowywanie zwykłe, bo będzie to unboxing w stylu jednoślad.pl. Mowa o kasku w stylu Adventure, czyli Scorpion ADX2 oraz Paktok Edge od Cardo. Te dwa pudełeczka za chwilę połączymy, a właściwie ich zawartości. Scorpion EXO ADX2 ma rozbudowaną wentylację, otwieraną szczękę, chowaną blendę przeciwsłoneczną. Daszek, który z niego stworzy pełnoprawny kask Adventure oraz dodatkowy pinlock. A ja ten kask chciałbym doposażyć jeszcze w Packtalk Edge, czyli najwyższy model bezprzewodowego interkomu od Cardo. W zestawie najważniejsze, czyli centralka oraz Wszystkie niezbędne akcesoria, które, jak twierdzi producent, pozwolą zamontować ten interkom w każdym kasku. A więc sprawdzamy, czy jest to naprawdę idiotoodporne i czy uda mi się połączyć ten kask z tym urządzeniem, tak, żeby nic nie zepsuć, a żeby wszystko działało. Żepy, głośniczki, mikrofony, mocowania, jakieś pady do czyszczenia, jest tego ogrom. No i oczywiście jest instrukcja obsługi, ale. To używa instrukcji obsługi. Alkohol, prep pad. 70%. To chyba dali zamiast instrukcji. Profesjonalna podkładka pod kask, żeby się nie porysował, jest załatwiona. Teraz co? Trzeba to jakoś rozebrać. ADX2. Przygotowany jest pod dedykowany interkom Skorpiona, Ale my dzisiaj założymy paktoka. Albo przynajmniej spróbujemy założyć. Bo w tych kaskach to jest tak, że zazwyczaj trzeba zacząć od tych tak zwanych chickpadów i je powypinać. Kołnierz z chickpadami. Wypięty. Nic nie złamałem, więc jest pierwszy sukces. O i zobaczcie, są tutaj dedykowane miejsca na głośniczki. Jest dobrze. I teraz mamy dwie opcje montażu urządzenia do kasku. Albo na takie coś przyklejane, albo na coś takiego zakładane na rant. Wybrałem opcję przyklejenia, ponieważ tu jest taki panel. Myślę, że to będzie się tu dobrze trzymać. Wcześniej biorę tą chusteczkę z alkoholem, odtłuszczam to miejsce. I zaraz będziemy przyklejać mocowanie centralki. Fajne jest to, że to przyklejane mocowanie jest elastyczne. Dzięki temu do krzywizny skorupy można sobie je fajnie dopasować. Alkohol już odparował. Przyklejamy. Mam nadzieję, że nie trzeba tak z GoPro trzymać tego 24 godziny, żeby złapało. Moim zdaniem już dobrze trzyma. Najważniejsze to sobie trafić. Chyba trafiłem. Pyk. No i co? Jak stąd. Wow. Patrzcie się teraz, największy Bayer stulecia. Pyk i zamontowany. Szacun. I rozgryzłem to bez instrukcji. Uwaga, patrzcie się, jak to się ściąga. Teraz nie spadnie, ale odginamy to i wysuwamy. Super, a zakładamy? Pyk. No, rewelacja. Mocowanie centralki założone. Teraz czas na głośniczki JBL. Mamy tutaj fajne okrągłe wycięcia. Głośniczki też są prawie okrągłe, więc zastosujemy takie 3 M-ki rzepy. Żeby one trzymały się na miejscu. Głośniki na swoim miejscu teraz największym wyzwaniem jest podłączenie. Może samo podłączenie to nie, ale pochowanie tych wszystkich złączek i przewodów pomiędzy wypełnieniem a skorupą. Różnie to bywa u różnych producentów kasków. W przypadku skorpiona jest całkiem nieźle. Widzę, że chyba nam się to tutaj bez problemu schowa. W zestawie mamy dwa rodzaje mikrofonów, czyli po prostu dwa mikrofony. Jeden na pałąku, drugi po prostu na kabelku. Ten stosujemy w kaskach integralnych. W naszym przypadku ten się dużo lepiej sprawdzi, ponieważ mamy otwieraną szczękę. Mikrofon mocowany jest na rzep. Mamy do niego specjalny, przyklejane... Mocowanko. I słuchajcie, urządzenie wygląda na podpięte. Są głośniki zamocowane, jest mikrofon. Co ważne, to wszystko jest wysokiej jakości, te wszystkie złączki i przewody. Dzięki temu występuje naprawdę minimalne ryzyko, że uszkodzisz cokolwiek podczas montażu. Mi się nie udało chyba zepsuć, ale to zaraz sprawdzimy. Nie wiem jakim cudem, ale chyba się udało. Zobaczcie, wygląda to całkiem schludnie. Kabelki sobie tutaj wchodzą pod to wypełnienie i znikają. Tu nam wystaje tylko mikrofon. No i mocowanie centralki, którą zakłada się just like that. No i fajnie, tylko jak to teraz sparować? Na szczęście z pomocą przychodzi aplikacja Cardo Connect. Sprawdzimy zaraz jak to działa. Sign in czy sign up? Skip! Haha! Before you skip... Your... Dobra, później. Skip. Pewnie, że akceptuję. I teraz szukam jednostki. Trzeba ją włączyć. A jak się włącza? O, wie może tu. Jest. Jakby ktoś pytał, to włącza się tym przyciskiem. Już wiem. 5 sekund przytrzymaj to, przycisk z telefonem. Phone pairing jest i miga flasze, migają next. Jest pactok edge. Od razu się pojawił. Żądanie powiąż. Phone connected. Wygląda to, że nawet mi się udało. I słuchajcie, prawilnie robimy update. Wszystko dzieje się bezprzewodowo. Przez telefon od razu się tam wysyła. Powstają jakieś magiczne sztuczki i mamy najnowsze oprogramowanie. Fajnie. Korzystając z przerwy na update, opowiem wam co mamy w tym urządzeniu, czyli Drugą generację dynamicznego mesza. To jest coś takiego jak Bluetooth, tylko fajniejsze, ponieważ przez to może się łączyć ileś tam, bardzo dużo w każdym razie motocyklistów, rozmawiać jednocześnie, jeden drugiego słucha i to wszystko po prostu dzieje się tak, że no, no podobno super to działa. Air Mount. Air Mount to jest to mocowanie, które Wam pokazałem. Rzucasz na magnet i jest założone i nie odpadnie. Możesz komendy głosowe używać w tym urządzeniu. Jest oczywiście wodoodporne, także ma uniwersalny protokół Bluetooth, czyli połączysz się z innymi urządzeniami, jeżeli na przykład ktoś ma Inny interkom, to też się z nim połączysz. No i właśnie wspomniana over the air update, czyli to, co teraz zrobimy. Nie trzeba podłączać urządzenia do komputera, po prostu sam się update'uje. 13 godzin fast charge, zasięg 1600 metrów, radio, streamowanie muzyki, dwa urządzenia połączone jednocześnie, no i głośniczki od samego JBL-a. Jest tutaj pewnie dużo, dużo więcej, no ale tu trzeba się już wgryźć w instrukcję, żeby tego wszystko się nauczyć, ponieważ jest to najwyższy model Cardo, więc naprawdę tych opcji jest... Potąd. Plus jest jeszcze taki, albo nie wiem do końca, czy to plus, ale pan Tobiasz ma również takie samo urządzenie, czyli będziemy mogli być w kontakcie. I tak właściwie to chyba to nie jest dobra funkcja. No ale nie ma to znaczenia, bo przecież można łączyć się też z innymi interkomami. Mówiłem o tym. W każdym razie chodzi o to, że jak masz tego mesza, to po prostu one same się między sobą łączą. No i tak działają sobie w takiej. Meszu, czyli w takiej siatce. Patrzcie co ona ode mnie chce. Chcę nagrywać, jak biegam. <laughs> no i tak jak mówiłem, funkcji jest tutaj po prostu w opór. Zobaczcie ustawienia, co tu się dzieje. Audio profile, settingsy, języki. O, nawet można przełączyć dzienny i nocny tryb. rds echo. watch, a ty co? Włącz muzykę relaksacyjną. Spotify. Cio? Ty gra. No i gra muzyka. Co więcej, tą muzyczkę możesz też puścić innym, więc na przykład twój pasażer po interkomie może słuchać tej samej muzyki co ty. No i klasa. Gra! Całkiem dobrze gra. No i dzwonimy do Yondera. Pierwszy oficjalny test Cardo Packtalk Edge. No Jelo Morda, mam dla ciebie dwie informacje, dobrą i złą. Dobra jest taka, że założyłem Packtalk Edge. No działa. Sam nie wiem, jak to możliwe, a zła jest taka, że będziemy teraz rozmawiać przez Mesza. Pozdro! Słuchajcie, najważniejsza rzecz. Aplikacja. To nie działa bez aplikacji. No znaczy działa, ale generalnie z aplikacją jest łatwiej, z aplikacją można robić wszystko. Wiem, bo ogarniałem interkomy na Motul Europa Tour. Parujesz i korzystasz. Tak naprawdę zero żadnych stresów. Jak masz X-gripa, to w ogóle możesz obsługiwać to z poziomu telefonu w trakcie jazdy. Ja na przykład się potrafię łączyć prywatnie z jedną osobą, inną. Znam cię. Zna się. I tak dalej, bo sobie nadajesz nazwy i tam ci się wyświetla, jak kontakty w telefonie, że możesz dzwonić. Wiem, bo ogarniałem interkomy na Motul Europa Tour. I teraz tak, najważniejsze. Jak jedziesz w dużej grupie, to każdy ten... To urządzenie z tych jest nadajnikiem i odbiornikiem, czyli jak się rozciągniecie, to jest Git, bo jest duży zasięg. Jak jedziesz sam, no to sam z kimś, no to masz tak daleko jak te dwie osoby. Znam cię. Ja bym generalnie porzucił wszelkie nadzieje, że będziesz obsługiwał to tymi przyciskami. Przystosuj się do aplikacji, będzie dużo łatwiej. Jak sobie sparujesz to z telefonem, to będziesz mógł wtedy się łączyć i robić te wszystkie bzdety. Tylko jak będziesz się parować z telefonem, to połączyć z internetem, bądź w domu najlepiej i zrób to spokojnie, żeby mieć czas zaktualizować to urządzenie, bo czasami jest tak, że bez aktualizacji się potrafi nie łączyć jedno z drugim co mówię, bo byłam na motultur. Wie, co mówi.